Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym, raczej pierwszym odcinku z Project Cars 3. Dzisiaj szczerze na temat tej gry. Gram w nią od ponad miesiąca, głównie offline, czyli single player. Nie grałem jeszcze multiplayera, ani razu nie testowałem tego trybu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czym Project Cars jest. Szczerze wam opowiem o moich odczuciach jako dla osoby, która jeździ na kierownicy i gra sobie na kierownicy w tę grę. Opowiem wam o sposobie prowadzenia, o handlingu tych wszystkich samochodów. Jak one się prowadzą, jak to wszystko działa i jak wygląda to graficznie. No i tak jak widzicie, już jesteśmy sobie w menu, wybieramy sobie samochód i wybieramy sobie spośród różnych, wielu klas. Mamy pogrupowane te samochody na wiele tych klas, możemy sobie wybierać naprawdę różniaste pojazdy. Jest ich sporo i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, to jest spoko, nie brakuje tutaj, myślę, że niczego. Może poza driftowozami takimi typowymi. To jest w porządku. Natomiast jak patrzycie sobie na te modele samochodów, ja mam teraz odpaloną grafikę na maksa na 1080p i modele są wykonane w porządku, ale cała ta grafika no jest po prostu okej, nie? Nie można tutaj zarzucić, że jest słabo, czy jest no, źle. Ale ta grafika jest po prostu okej i tyle. Nic poza tym, no. Tutaj jeśli chodzi o menu. I teraz, główne zastrzeżenie co do właśnie grafiki. No tak, tutaj widzicie, że to wygląda jak trochę taka gra mobilna, no nie? Ale jak weźmiemy sobie na przykład lato, weźmiemy sobie takie ustawienia pogody, powiedzmy, nie? To... powiedzmy coś takiego. To są najlepsze ustawienia pogody, jakie chyba są w tej grze. I na tych ustawieniach pogodowych gra wygląda naprawdę w porządku. Weźmy sobie tę korwetkę i pojedźmy sobie na jakiś taki wyścig na mojej ulubionej California Highway. Mamy taką traskę tutaj. To mi się bardzo podoba właśnie w Project Cars 3 i chyba w dwójce też tak było, że mamy takie traski, nie tylko te takie licencjonowane, jakieś takie jak Laguna Seca, jak jakieś inne tego typu, wiesz, tory wyścigowe, tylko mamy sobie też, możemy się ścigać na takich zamkniętych, co prawda, ale takich traskach, powiedzmy, drogowych, nie? I to jest fajne. To się troszeczkę tak, myślę, że wyróżnia trochę ta gra na tyle innych, powiedzmy, gier wyścigowych. Nie mówię, że tego nie ma w innych grach wyścigowych, tylko to jest po prostu fajna rzecz, nie? I dobra, weźmy sobie inną kamerę, weźmy sobie na przykład tę kamerę. I tak patrzycie, że no, gra wygląda bardzo ładnie, rozpędzimy się. Wygląda bardzo ładnie, no nie ma co zarzucić, teren dookoła jest po prostu w porządku, nie ma tutaj jakichś rewolucji, rewelacji i tak dalej. Jest okej, no można się pobawić. Dla mnie, jako dla osoby, która gra sobie na kierownicy, trochę musiałem jakby się przyzwyczaić do tej jazdy tutaj, bo trochę inaczej jeździ się niż... właściwie to każda gra trochę inaczej się tam prowadzi, no nie? Każda gra wyścigowa jest inna i tutaj też jest nie inaczej, też to prowadzenie jest inne. Posłuchajcie na chwilę korwetki. Tak, i tak sobie brzmi korwetka. V8 6.2 silnik. Tak sobie brzmi. Ja tutaj większość tego HUD-u powyłączałem, bo tutaj są jeszcze minimapki, są jakieś tam czasy, okrążenia i te inne pierdoły. Wszystko to powyłączałem, żeby wam nie przysłaniało widoku tej gry. Powiem wam, że ten HUD jest naprawdę okropny. Źle wygląda to i wygląda... no, jak gra mobilna, nie oszukujmy się, niektóre gry mobilne naprawdę są zajebiste pod względem graficznym i są robione konwersje tych gier na wersję PC-tową i te gry naprawdę wymiatają pod względem graficznym. Ja jestem w szoku na przykład jeśli chodzi o CarX-a, tak? CarX Drift Racing Online, czy jakoś to tak się nazywa. Zajebista gra, no nie? I tutaj mamy dedykowaną grę na PC-ty, na konsole obecnej generacji. No i ta grafika już widzimy, no jakoś tak... no, jest to ta sama grafika, co w grach kilka lat temu. No tutaj nie ma rewolucji jakiejś. To jeszcze jest gra na starą konsolę. Zobaczcie sobie, jak tutaj wyglądają tekstury po bokach. No, są takie... jak w GTA San Andreas. Nie no, może trochę lepiej, ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu tutaj, jeśli chodzi o tą grafikę, no
nie powinniśmy się specjalnie przejmować tym. Natomiast co mi się najbardziej podoba w tej grze, to sposób, w jaki zachowuje się samochód, gdy na przykład wjedziemy sobie na jakąś hopkę, gdy leciutko w drift wejdziemy, gdy samochodem zarzucamy na lewo i prawo, on się ładnie buja i wygląda to po prostu zajebiście. Patrzcie, tutaj mamy takie wyboje na drodze. Chyba. Tak? Coś się tam ciekawego z samochodem stało. Przed chwilą widzieliście, że jechaliśmy po takich wybojach i samochód podskakiwał tak z tyłu. I podoba mi się to. Ten feeling taki z jazdy jest tutaj w porządku. Przyjemnie się tutaj jeździ na kierownicy, a ta gra została stworzona na pady. To jest gra arcade'owa. Twórcy postanowili pójść w kierunku arcade'u ze względu na to, żeby więcej osób miało jakby dostęp do tej gry, tak? Bo nie wszyscy mają jakieś fancy kierownice, którymi mogą się bawić, wiesz, w grze i... nie wiem, robić jakieś takie rzeczy jak ja teraz. Jeździć w ścianę, nie? Więc gra została stworzona głównie dla padów, ale na kierownicy, moim zdaniem, gra się tutaj naprawdę w porządku. Nie ma się do czego przyczepić, jeśli tak porównuję na przykład do Forza Horizon 4. Chociaż właśnie mówię wam, że w porównaniu do Forza Horizon 4 w tej grze jeździ się lepiej, bo w Forzie to tak masz wrażenie, jakby się miał poduszkowce, ten samochód zawsze jest taki sztywny, niektóre samochody tylko jakoś mocno się uginają. Tutaj mamy taką sportową, stokową korwetkę, która naprawdę fajnie się zachowuje, kiedy rusza, kiedy jedzie po jakichś wertepach, kiedy driftuje sobie lekko, nie? Kurde. Tutaj zmniejszyłem sobie kąt skrętu, bo trochę nie ogarniałem, jak miałem 900 stopni, teraz mam chyba jakieś 720 tutaj ustawione. Trochę za dużo było to 900, nie? No i teraz zobaczcie, zmieniły nam się warunki pogodowe. Mamy sobie na przykład deszcz. Teraz mamy deszcz, to jest chyba nawet... nie, no to jest deszcz. I zobaczcie, pierwszy minus. Samochód nie zostawia za sobą żadnych śladów. Żaden z tych samochodów, który jedzie, nie zostawia za sobą żadnych śladów. Czyli mamy wrażenie, jakby samochód faktycznie był takim poduszkowcem, który nie dotyka drogi, nie? Jakby chodzi mi o to, że ta grafika tutaj w tej grze jest bardzo nierówna. Modele samochodów są bardzo ładne. Ładnie wykonane są te auta, to trzeba przyznać. Ale na przykład wyjeżdżasz sobie na taką traskę jak tutaj i dookoła masz takiej kiepskiej jakości tekstury. No, innymi słowy, jakby ktoś zrobił moda do Assetto Corsy, jakąś traskę sobie wykonał i wiesz, po boku niepotrzebne są już te tekstury, to tam dał jakieś, nie wiem, dziwne heksagony i tyle zielonego koloru i już, nie? No i tutaj faktycznie samochody są wysokiej jakości, ładnie wyglądają, a na przykład niektóre elementy otoczenia czy warunki pogodowe są okropne. Za chwilę sobie jeszcze pojedziemy w śnieg i w zimę. Zima jest tyle ciekawa, że właściwie nie wiem, co robi. Możemy sobie zmienić sezon na lato, zimę, jesień, wiosnę, wiadomo, nie? Ale co się dzieje w grze, na torze? No nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Drzewa dalej są zielone. Nigdzie nie ma żadnego śniegu. I tyle. Jak damy sobie na przykład na drogę, że jest ośnieżona, czy tam jakaś taka bardzo śliska, no to wtedy faktycznie jest dużo bardziej ślisko, ale jakoś tak te efekty wizualne nie podkreślają tego, moim zdaniem. Teraz sobie jeszcze to sprawdzimy, to zobaczycie, o co mi chodzi. Teraz jedziemy w deszczu i możecie zobaczyć taki maksymalnie dobry scenariusz, jeśli chodzi o wygląd tej gry, czyli jedziemy sobie jakąś tam taką fajną traską, nie? I cieszymy się, powiedzmy, najlepszymi możliwymi graficznymi feature'ami tej gry. No, nie ściemniam wam, mówię jak jest, tak? Pod względem graficznym ta gra jest taka po prostu nierówna. Z jednej strony mamy bardzo ładnie wykonane auta, z drugiej strony te brzydkie warunki pogodowe, a z trzeciej strony niezbyt fajne tekstury gdzieś tam w otoczeniu, no nie? I tyle. Efekt prędkości jest tutaj bardzo fajny, to mi się podoba, bo faktycznie jest tak fordzowo bardziej, nie? Nawet się a jak ślizga się fajnie. Cyk, cyk, gościu. Ej, nie zrobiłem jeszcze tak płynnego ślizgu chyba w żadnej grze. Nie wiem, jak to zrobiłem tutaj. To była jakaś magia, gościu.
No, także zaraz sobie zobaczymy jeszcze inne warunki pogodowe. Jeszcze taki mały minus, bo teraz próbowałem wyłączyć grę i zobaczcie, pad nie działa, nie? Jak używasz kierownicy do jazdy, to nie możesz zapauzować gry padem. To jest tylko taki mały minus, no nie powinniśmy się tym aż tak bardzo przejmować. Więc muszę teraz dojechać do końca tej drogi, żeby zakończyć wyścig. Wera. Teraz zauważyłem jeszcze jedną taką fajną rzecz, że jak przy dużej prędkości przejeżdżałem przez kałuże, to samochód mi fajnie zarzucało. Nie spotkałem tego za wielu grach wyścigowych. Fajna sprawa. Tak jedziesz przy dużej prędkości, gaz do końca, najeżdżasz na kałuże i samochód tak na bok, na przykład delikatnie. Nie tak, że cię wywali z trasy, ale tak przyjemnie. To jest fajne uczucie. Dlaczego powiedziałem, że to jest gra arcade'owa? Dlatego, że zobaczcie, mamy tryb kariery, na samym początku w garażu mamy tylko jeden samochód, wszystko trzeba odblokowywać, trzeba zdobywać poziomy, żeby mieć dostęp do nowych samochodów. I Project Cars 1 była to gra tworzona z myślą o tym, aby był to po prostu taki symulator, gdzie faktycznie będziemy mieli wszystko symulowane i będziemy mogli się fantastycznie bawić. Weźmy sobie Corvette może teraz, ale wersję z silnikiem centralnie. Weźmy najgorzej wyglądające warunki pogodowe. Project Cars 1 była to gra tworzona z myślą o właśnie symulacji, o tym, żeby sobie można było fajnie grać na kierownicy. Pamiętam, że twórcy bardzo to lansowali w pierwszej produkcji. W drugiej produkcji dalej to kontynuowali, też stworzyli taki, powiedzmy, symulator. Powiem szczerze, zagrałem chwilę i potem się skończyło, nie? Nie grałem za długo w tę grę i tylko sobie tam trochę potestowałem, na tym temat skończyłem. Wziąłem najgorsze warunki pogodowe, jakie mogą być. Najgorzej wyglądające, o może tak. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I tutaj, tak, w Project Cars 1, Project Cars 2 mieliśmy pit stopy, mieliśmy zużywające się opony, mieliśmy zużywające się paliwo. Tutaj niczego tego nie ma. Dlatego powiedziałem, że to jest arcade. Ja wiem, że tam niektórzy mówią, że to jest simcade i tak dalej, bo faktycznie jeździ się tymi samochodami bardzo fajnie, tak? Ale jeśli mamy taką grę na zamkniętych torach, nie mamy otwartego świata, nie możemy się poruszać, wiesz, dowolnie gdzie chcemy, jak w The Crew, czy właśnie w Fordzie, czy tam w innych grach wyścigowych, to moim zdaniem to trochę traci sens, kiedy w samochodzie nic się nie zużywa. To wygląda tak samo jak kilka innych gier wyścigowych, które widzieliśmy na przestrzeni lat, no nie? Jak na przykład Grid, chyba w Gridzie też nie ma, chociaż w Gridzie chyba są zużywające się opony, nie? Tutaj tego nie ma, to wszystko zostało wycięte z tej gry i jest taka okrojona w stosunku do, wiesz... Tak. W stosunku do poprzednich części. I teraz zobaczcie, wybrałem sobie porę roku zima. To jest zima. Zobaczcie, drzewa liściaste mają liście. Nie? Nie ma nigdzie żadnego śniegu. Nie wiem nawet, czy jest mróz. Czekaj, może spojrzmy na ludzi. Nie, ludzie są na krótko poubierani, w sukieneczki jakieś ten. Jedziemy w zimie, słuchaj, w zimie. Pora roku zimy. Ja wiem, że jest ocieplenie klimatu i może chcieli to w grze odzwierciedlić, ale ja wybrałem zimę, no. Jeszcze dokładnie sprawdziłem, bo tu jakieś słoneczko, jakieś coś. No, w zimie też może być słoneczko, ale... O co chodzi, no? Nie powinno to tak wyglądać, jakby... Zaraz będzie burza chyba pod koniec wyścigu, bo tutaj można sobie zrobić coś takiego, że na początku wybierzesz sobie ładną pogodę, a na końcu wyścigu będzie burza na przykład, nie? Tutaj sobie zrobiłem, żeby była burza, to sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Droga jest sucha, nie wiem, tam wybrałem, czy właśnie suchą, czy jakąś niesuchą. W każdym razie, no, wygląda sobie to tak, to jest inna taka moja ulubiona traska tutaj, którą sobie często jeździłem różnymi samochodami. Mamy tutaj Bugatti Chirona, właśnie tą korwetkę fajną, którą teraz jeżdżę, poprzednią korwetkę, to już taką starą, może powiedzieć, że stara ta korweta jest, no nie? Mamy tutaj masę tych samochodów, które można testować, każdy się prowadzi inaczej.
Naprawdę, różnica jest kolosalna, aczkolwiek mam takie tylko trochę zastrzeżenia do samochodów, które mają na przykład jakieś tam ogromne spoilery, ogromną moc dociskową, że w zakręty dziwnie wchodzą. To znaczy jedziesz na przykład te 120 km na godzinę i okej, ten zakręt tutaj jest bardzo ostry, to wiadomo, że tego zakrętu samochód żaden nie weźmie przy takiej prędkości. Ale są niekiedy takie gładkie zakręty i te samochody nie potrafią ogarnąć tego zakrętu. I to moim zdaniem jest też takie mało fajne. Poza tym gra jest w porządku. Zobaczcie, tutaj mamy kilka takich wertepów. Mi się to strasznie podoba, jak te samochody zachowują się na tej drodze. W jaki sposób reagują na to, co na tej drodze jest. Jakieś tam, wiesz, wyboje, niewyboje. To, jak samochód wchodzi w zakręt, to jest naprawdę fajne i przyjemne. Na początku mi się to nie podobało, miałem wrażenie, że... Ojej, co on tak wyhamował? Miałem wrażenie, że jakby samochód nie podąża za ruchami mojej kierownicy, ale potem stwierdziłem, no kurde, jadę przecież za szybko, tak? Tak jak teraz, przed chwilą wybiło mnie z hopki i nie miałem przez chwilę kontroli nad autem, prawda? Sobie korwetka w środku. C8. Odpaliłem sobie, powiem szczerze, odpaliłem sobie chwilę przed tym odcinkiem tryb kariery i przejechałem jeden wyścig. Na początku ścigamy się Toyotą GT86 czy tam Subaru BRZ. Nawet nie spojrzałem, co to dokładnie było. W każdym razie ścigamy się takim samochodem i wiesz, no mamy swoją karierę, jesteśmy tam ścigantem i czy kierowcą wyścigowym i się bawimy w ten sposób, no nie? I w sumie na tym to polega. Jakby levelujemy, zdobywamy kolejne samochody, jakieś tam różne upgrade'y, jakieś tam... mamy chyba możliwość dostosowywania samochodu, jeśli chodzi o docisk, ale do tego też musimy sobie jakiś tam dostęp dokupić, nie? Poza tym zobaczcie, jak teraz wyglądają cienie pod samochodami, no nie ma ich w ogóle. Gdzie są cienie? Kurde, gra z 2020 roku, o co chodzi? Chłopie, no nie ma cieni. Ja mam maksymalnie ustawioną grafikę teraz, nie? I powiem wam, że no ja jestem trochę zawiedziony. No patrz, nie ma... Nie, są tam jakieś cienie, ale jest... Nie wiem, może to taki efekt HDR, kurde. No nie wygląda to dobrze, powiem wam szczerze. I... Project Cars 3 jest taką fajną... Byłaby to fajna gra, gdyby podeszli do tego jeszcze bardziej symulacyjnie. Może się bali tej konkurencji ze strony właśnie symulacji, a z drugiej strony, jeśli chodzi o Simcade, to też przecież jest bardzo, bardzo, bardzo mocna konkurencja. I no nie rozumiem, dlaczego tak zrobili, że nie mamy tych takich feature'ów, powiedzmy, z F1 2020. Mi się to strasznie tam podobało. To była pierwsza gra, F1 2020 to była pierwsza gra, gdzie jakby uczyłem się dostosowywać samochód do trasy, wybierać opony i strasznie mi się to podobało. Miałeś taką swoją strategię na cały wyścig, nie? A tutaj tego nie ma i nie możemy tego sobie, wiesz, używać. Szkoda trochę. No tak, jeśli chodzi o pojazdy, to tak pokrótce wam przeleciałem te wszystkie klasy, ale mamy taką standardową listę, tak jak mówiłem, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Mamy GTR-ka, mamy Astona Martina, Camaro, mamy tu kilka takich super samochodów, tutaj mamy hypercary, z hypercarów jest P1, jest Spider 918, jest Chiron, jest, proszę bardzo, Rimac Concept 2, ale tutaj jest, Rimac ma tylko jeden bieg, bo okazało się, bo tak, w wersji takiej koncepcyjnej Rimac miał dwa biegi, jeden bieg do takiego hardkorowego ruszania, a drugi bieg do po prostu takiej normalnej, powiedzmy, jazdy normalnej, czyli przyspieszanie od 0 do setki w 3 sekundy albo i mniej. Elektryczny samochód i co? I teraz w tej grze ma jeden bieg, bo okazuje się, ja myślałem, że to jest jakiś błąd gry czy coś, ale okazało się, że wersja produkcyjna tego Rimaca ma właśnie tylko jedno przełożniową skrzynię biegów, jak sobie to wybadałem. I Rimac tutaj w grze ma tylko jeden bieg. Taka ciekawostka. No i jest jeszcze coś takiego ciekawego. Lotus Evija. Nie wiem, jak to się czyta. I tutaj mamy jeszcze inne klasy. Możemy sobie wziąć na przykład tego gościa. Pojedziemy sobie nim.
Tam jest jeszcze wiele tych samochodów, są open wheels, też można sobie to obadać. I weźmy sobie może teraz jakiś tor. A tu mamy, jak to się nazywało, nie pamiętam już. No tu jest za ciasno dla tego auta, no, za mały docisk. Monaco, tak? To było chyba Monaco. No tu mamy coś takiego ciekawego. Jest kilka tych torów. W Dubaju mamy tor. No może chodźmy do tego Dubaju. Fuji. Zobaczmy sobie tu. Weźmy sobie tam kilku oponentów. I nie wiem właśnie, czy jechać na padzie. Nie, pad mi nie będzie działał teraz niestety. Kurde, nie wiem jakie warunki pogodowe wziąłem. Wziąłem w Dubaju chyba zimę. Bo tam domyślę, jakie się były ustawienia. Co my tu mamy? No tak, mamy zimę, chyba wschód. I znowu cloudy to thunder. No i zima w Dubaju, no te warunki, nie wiem czemu dodali tutaj w ogóle sezony, skoro tych sezonów się tu nie czuje, po cholerę to. Kurde, nie jechałem jeszcze tą klasą. I tutaj mam wrażenie, że też trochę źle jest wyskalowany redline. We wszystkich samochodach mamy na 6,5 tysiąca obrotów chyba. Tak mam wrażenie, no dziwne to jest trochę. Jakie to przyczepne. Jak na taki kiosk duży. Dobrze się tym jedzie. Także jeśli chodzi o fizykę jazdy, to ja jako taki fan, powiedzmy, simcade'owych ścigałek, to tutaj się odnajduję w tym jak najbardziej. Przyjemnie mi się jeździ na kierownicy. Chociaż mówię, musiałem sobie zmienić kąt skrętu kierownicy, żeby faktycznie było tak bardziej responsywnie, nie? Bo jak miałem... Znaczy to jest takie słabe jedynie wtedy, kiedy chcę sobie na przykład kontrować, bo mi się kierownica... Jakby kąt skrętu w samochodzie już robi się taki hardkorowy i no, nie wygląda to fajnie. Ale poza tym sobie tak ogram i jest spoko. Ja mam sobie... Kokpity są wykonane ok, są tak lekko. Kurde. Pyk. O, to przy okazji zobaczymy sobie zniszczenia. Nie wiem, czy będę kamerę obrócić. O. Uderzyłem tak niezbyt mocno i jakbym uderzył mocniej, to mógłby mi odpaść zderzak z tyłu, z przodu. I takie standardowe są te zniszczenia. Nic nadzwyczajnego, no. Ale są. Te warunki pogodowe to jest coś, co mnie po prostu boli. Mogli w ogóle tych sezonów nie dawać, nie? Po cholerę. Tak, jeśli chodzi o tryb kariery, to jakoś tak nie mam ochoty go nawet przechodzić, bo co my tam będziemy właściwie robić? No, odblokujemy sobie samochody wszystkie. Pogramy trochę może na multiku tymi samochodami, które odblokujemy. I na tym temat się skończy, no. Nie będziemy mieli za dużo co tu do roboty mieć w tej grze. Nie wiem, no, trochę jestem rozczarowany. A z drugiej strony pozytywnie zaskoczony tym modelem prowadzenia. Weźmy sobie jeszcze na chwilę multika, zobaczymy ile osób tutaj gra. Weźmy sobie jakiś quick play. Powinno być sporo osób, jest naprawdę bardzo dużo fanów tej gry. Na pewno więcej niż Fast and Furious Crossroads, więc kogoś mi tu powinno znaleźć na pewno. Jak widzicie, wyszukiwanie nie trwało długo. Co prawda mam tylko jednego kierowcę jako mojego rywala i możemy wybrać sobie jakiś inny samochód z tej klasy. Co by tutaj... Ja nie chcę Aventadora. Korwetkę sobie wezmę. Fajnie mi się nią driftowało. Zobaczymy jaki pójdzie. O! Dobiło więcej graczy, zobaczcie. W czasie kiedy zmieniałem sobie samochód. No i czekamy na wyścig. Zobaczymy jak będzie wyglądał multik, bo to jest chyba najbardziej takie ciekawe, jak już tam trochę sobie pojeździmy i podblokowujemy różnych samochodów. No to chcemy się pościgać raczej z realnymi graczami, co nie? Jesteśmy sobie na bardzo fajnej takiej... Na bardzo fajnym takim torze, który też jest fragmentem jakiejś tam drogi krajowej, chyba we Francji? Zdaje się, że tak. Nie mogę tego przewinąć, musimy chyba poczekać, aż wszyscy gracze wczytają sobie grę. Nie jestem pewny, czy to jest gra cross-platformowa, ale teraz jak widzicie takie przebitki na ten teren tutaj, no wygląda to słabo.
Jeśli byłaby to faktycznie zajebista jakaś tam symulacja, że zużywają się opony i cuda się dzieją z tym samochodem, to byśmy się tak chyba nie czepiali tego, tej okolicy, bo co? No jest, bo jest, nie? A tutaj teraz każdy weźmie pada do ręki i będzie z tobą wygrywał bez problemu, jakby. Dobra, start, to nie poszedł tak jak poszedł, to gdzie się tu rozwalają o ściany. Synchronizacja jest w porządku, jak widzicie, samochody bardzo ładnie jadą w linii, nikt tam nie laguje. No raczej osoby, które... What? Coś za... coś skróciłem za bardzo. Czyli są jakieś kary chyba za to, jeśli coś źle zrobimy, czyli jeśli uderzymy w ścianę, jeśli skrócimy sobie za bardzo traskę, to dostajemy taką karę spowolnienia. To jest całkowicie w porządku. Myślę, że dzięki temu będzie mniej też ramerów w trybie sieciowym. O kurde, dobra, no nie wiem, czy to dobrze, że wziąłem korwetkę. Nie, no dobry samochód, tylko ja tam za szybko wszedłem. Zakręt. Także Multik, widzicie, że no, dzień po premierze już można sobie grać bez problemu. Już jest trochę graczy. Aczkolwiek nie wiem, czy jak już wszyscy przejadą wszystkie tory, a nie jest ich aż tak dużo, to zastanawiam się, ile tych graczy będzie na później, nie? Bo teraz jest co? Premiera? Bo każdy sobie gra, nie? Każdy sobie może kupić i ciśnie. Nie wiem, ile tu jest nawet okrążeń, to nie ma znaczenia, kurde. Próbuję opanować samochód. Ale ładnie jeżdżą ci gracze, tak równo, nie tak jak ja. Tak nie widać, jakby nawet grali na padzie, tak wygląda, jakby grali na jakichś kierownicach czy coś. Podoba mi się, jak ten samochód pracuje, jak to zawieszenie pracuje na tych wybojach. To jest zajebiste, ja naprawdę nie widziałem tego... Wow, nie widziałem w tego zbyt wielu grach wyścigowych. Już nie mówię tu o symulacjach, ale jako tako ogólnie też. Bardzo to dodaje takiego realizmu do tej gry, mimo że no już ta seria chyba przestanie być realistyczna. Możliwe, że będzie jakiś update, że jednak wprowadzą te zużywające się opony i te takie symulacyjne aspekty gry. Chociaż nie wiem, już na starcie musimy levelować, żeby odblokować jakiś samochód, nie? Więc taki competitive aspekt tej gry bardzo mi się podoba. Taki, wiesz, musisz się z kimś ścigać. Ale jednak co on tu zrobił? Ale jednak chyba wolałbym się ścigać z kimś, kto ma kierownicę. Nie wiem, czy te osoby tutaj taką kierownicę mają, nie? A jakby bardzo przeciętna gra, kurde, jest. Krótko mówiąc, podsumowując, bardzo przeciętna gra. I ja teraz gram na PC-cie, a z tego co czytałem, ludzie się bardzo skarżą na wersje konsolowe, które wyglądają jeszcze gorzej. Także porównajcie sobie na przykład Fordze, wygląd Fordzy kontra wygląd Project Cars. Wiadomo, że to też inny budżet gry, tak? Project Cars może nie jest taką wysoką budżetówką jak Fordza, ale jednak jest to też gra wyścigowa i jeśli Project Cars wchodzi w te simcade'owe ścigałki, no to raczej porównywać do Fordzy możemy śmiało, prawda? Takie mam odczucia, jakbym grał w Grida, wiecie? Tego nowego zwłaszcza. Z 2019 roku. Podobny vibe jest tej gry. I mówię, tak, taka nierówna grafika, nie? No teraz ja nie wiem, w jakiej porze roku my jeździmy, no nie poznasz, chłopie. Lubicie moją ping-pongową jazdę? No i tak wygląda Project Cars 3, krótko mówiąc, tak? Moim zdaniem taka bardzo przeciętna gra, można w niej sobie się trochę pobawić i w zasadzie tyle. Jest kilka ciekawych pojazdów, które warto sobie sprawdzić i już, nie? Trochę kariery sobie przechodzić, trochę Multika pograć. Raczej gra na kilka dni, nie w zasadzie, żeby ją przejść, tylko żeby sobie trochę pograć i spróbować czegoś innego i pobawić się tymi samochodami. A poza tym chyba...
nic specjalnego, moim zdaniem. Project Cars 3. Piszcie, co myślicie o tej grze. Wygląda ona sobie tak, jeśli czegoś nie dopowiedziałem lub jeśli coś powiedziałem źle, to macie komentarze, poprawcie mnie. Tam widziałem, że więcej osób już dołączało do sesji, ale my kończymy odcinek. I ja sobie może jeszcze trochę karierę pogram, może na jakimś streamie czy coś. Ej, patrz, nie mogę wyjść z sesji, co jest? Próbuję wyjść, nie chcę mnie wypuścić. Będzie Alt F4 czy jak? Trzymajcie się, hejas!